I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed'a, gdzie będę tutaj myślał o kurde 26 tysięcy. Oj, oj. A chcecie wiedzieć dlaczego? Boże, był ławka. Dosłownie i dokładnie. Ja wiecie co, cofnę, tepnę się do bazy po te pieniądze, tepnę się tam i tam, po prostu, żeby wszystko zebrać. I tak, tak, byłem troszeczkę, zrobimy sobie jedzonkę, zrobimy sobie coś tam między odcinkami i tak wiecie, zeszło trochę, jeszcze się poleniłem w łóżku. Wiem, że dzisiaj muszę wyjść o 20, to jest dalej ten dzień. Znaczy nie o 20, teraz wychodzi, że o 19. I po prostu nie lubię takich dni, są no zepsuty cały dzień, wiecie o co chodzi, no nie możesz się na niczym skupić. Ja osobiście tak mam, jak mówiłem, nienawidzę czegoś takiego. Ja jak lubię mieć wolne, to się zamykam w weekend w domu, a teraz cały tydzień będę musiał na to czekać. Wiecie o co chodzi. A potrzebujemy pieniążki. Beaucoup de monde aujourd'hui. 26 koła. No dobra, to ruszymy sobie tam, czyli najpierw się tepniemy gdzieś tutaj, tylko gdzie? Do sklepów nie można niestety. To szkoda, szkoda. Dużo, dużo jeszcze przed nami, naprawdę. Jakoś tu przechodzę to, ale to idzie wolno. Ale ja myślę, że coś nam brakuje, coś nam do tej zagadki brakuje, że my tą lokację Fort, tam jest inny znak, więc... Mniemam, że to nie może być ta sama lokacja na dwie rzeczy. Ale jest twierdza, forteca. Gdzieś musi być jeszcze jedna lokacja, która pasuje do tego. Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja tak myślę, że gdzieś jeszcze jest jedna lokacja. Nie ma tu nic, gdzie mogę skoczyć. Dobra. Co mi się tutaj pinguje? Będę musiał tą sekwencję piątą ukończyć, żeby móc otwierać skrzynki dwójki. Ale żeby dziewiątki, to muszę i tak zrobić fabułę główną, nie? Też mi głupio 100 tysięcy wydać, bo wydam te 100 tysięcy. Wydam te 100 tysięcy i potem co zrobię? Jak ja będę chciał kolejną broń za 100 tysięcy czy coś, to wiecie, to mi się najbardziej opłaca najdroższą kupić. Wartownie uniknąłem tego strzału. Jestem elitarnym adeptem. Dobra, bo tak się zamyśliłem nad sobą. Myślę, co robić, bo wiecie, co chodzi. Zmarnowany weekend. Będę cały czas będę na to narzekał, będzie mi szkoda. Bo jestem taki, wiecie, że przez to, że musiałem wstać o 6. Ja zawsze do pracy wstaję na 4:30. Wczoraj szedłem spać tak w miarę szybko, bo byłem zmęczony właśnie. I wiecie, nie mogłem sobie pospać. Dzisiaj tylko budzikiem musiałem wstać o 6. I tak budzik nie chciał mnie obudzić. Tak, musiałem wstać, żeby właśnie pojechać. Wróciłem tutaj o 8 około. Czekajcie, 7 wyjechałem.
8.30, 9, no to 8.30 byłem w domu, do 9 tam zjadłem wszystko, ogarnąłem, zacząłem nagrywać, trochę zmęczony, teraz robię jedzenie, już jest 15 i tak wiem, że muszę iść, to kurde, nawet w Baldur's Gate nie mogę sobie pograć z kolegą, bo chcieliśmy grać, tego znowu tego honorowego zacząć, ale no nie da, jak ja mam zaczynać, jak ja kurde zaraz będę musiał uciekać, więc temu nie lubię czegoś takiego. Cię muszę sam do siebie wygadać. A tu jest coś takiego jeszcze. Nie wiem dlaczego, ale jest. No już widzę, już widzę. A co my tu mamy? A, to jest punkt charakterystyczny. Dopóki go nie odkryję, to nie wiem, co to jest, a? A, to jest... O! Przed rewolucją stanowiło szlachta wznosiła wiejskie budynki, opactwo... Nie ma. Tu nic o czym, czego bym chciał. Dobra, polecę jeszcze do tego. Ogarniemy jeszcze tamtą lokację. Już 6000 na nas czeka. Musimy te wszystkie kluby jeszcze pokupować. Zapominam o nich. Jaki wyskok chłop tu zrobił ładny. Skoczy czy nie? Doskoczył, ale nie tak jak chciałem. No właśnie, oczy o życie. Ciekawe taki VR zrobić. Ja bym ogólnie bardzo, bardzo chciał już Nerf Geara, coś w tym stylu. Wiecie, Nerf Geara, jeżeli ktoś oglądał SAO, to wie, chodzi o, tutaj jest o sprzęt, który przechwytuje. No przechwytuje cię. Przechwytuje cały twój ruch i wszystko. I jesteś w grze komputerowej. No kurde, Nerf Geara, coś w tym stylu. Ja pierdzielę. Świetna sprawa. Nie! O kurde, ale farciarz, narciarz. Już się załapałem za nerwy. Myślałem, że nie, no martwy. Lecę do swojego punktu tam na górze. Tak się zapatrzyłem, czy mogę to jakieś łatwo zdobyć. No i nie wszystko pozbieramy jeszcze, ale mówię, chyba bardziej na fabule się skupimy, żeby ten resztę misji zrobić później. Bo długo mi idą, tak sądzę. Ktoś tu przyszedł, żeby zobaczyć fabułę, a ja tutaj obchodzę wszystko, co się da w tej grze. I będziemy chyba sprawdzać lokacje. Bo nie widzimy ich, co nie? No, a nie, tutaj widzimy rewolucjon. Ale nie ma opisu, może trzeba podejść. A, wtedy też czytaliśmy, ale nie mogliśmy zobaczyć, czym jest ten most. Opis chcę. O to mi chodziło właśnie. Zdobycie, a potem zniszczenie Bastylii. A Bastylia była fortem. Zapewnione niespodziewane bogactwa kamienia w minimalnej... Budulec dawnej fortecy do wzniesienia tego mostu łączył między płacem rewolucji i stojącą na nim gilotyną. To jest to miejsce. Bo nie ma chciula, że to nie jest to. No to jest to miejsce jak ciul, nie? Jest! Proszę, że to jest to. Tak! Serio, czyli te trzeba te wszystkie... Trzeba będzie chodzić.
Trzeba wszystko lokacje ogarnąć i wszystkie te punkty, jak będziemy robić misję, bo zobaczcie. Tylko dlatego nie urobiły się, bo nie było tego. No dobra. Nie, nie, nie. Czekajcie, bo to jest tak daleko od siebie. A ja ten klub chciałbym kupić. Wiecie, chodzi mi o pieniądze. Trzeba ogarnąć wszystkie punkty, wszystkie te sklepy, żeby jak najwięcej móc zdobywać hajsu z tego. Jeszcze tam były artefakty bodajże. O, to trochę latania będzie. Ale chciałbym jeszcze tą misję taką zrobić normalną, nie? Nie mam punktów synchronizacji, nawet nie wiem. 5, ale ja bym chciał skończyć piątą sekwencję, żeby móc kupić sobie lepszy lockpicking, ale to kurde no nie idzie. A bo tutaj, żeby wejść, trzeba mieć lockpicking, nie? Nie. A tutaj tam gdzieś była misja z tym, nie? Gdzie była misja z łapaniem templariuszy? Dobra, wyjdźmy stąd. A następnie udajemy się już do następnego punktu, czyli tego, co zarzuciłem z startu. Mi się podoba, jak te zwinne ruchy robi, nie? To mi się podoba, to mi się podoba w tym asesynie. Że te ruchy jakoś są, wiecie, płynne, o tak bym powiedzieć. Chociaż samo ten czasami, no, przyprawia mnie o, wiecie o co. No dobra. Trzeba będzie poszukać jeszcze reszty tych domków, bo ich jeszcze nie mamy wszystkich. Kawiarnie. Oczywiście są misje, tylko one są na trzecim poziomie już. Dobra, tu mamy wszystko. Jezu, ile znaczników. Ja bym chciał wszystko zobaczyć. Misja główna mi się też marzy, żeby zagrać w końcu, więc chyba polecimy do nią. Jedną misję główną muszę zrobić. No, mam ochotę na misję główną. A potem jeszcze trzeba polatać na te wszystkie punkty, pokupować to, porobić pieniążki i mieć bogactwo, żeby móc mieć lepszą broń. I lepszy sprzęcik oczywiście. O, ja mam kolejne. Legleton, coś tam palą. No dobra, skoczmy na górę i zobaczmy, jakiego poziomu to jest też misja. Już trzeciego. Damy radę. Damy radę, myślę, jeszcze trzecią misję. A nous deux, la première. Où est-ce que tu te caches? Thank you.
château d'If 74. La seule chose qui peut rendre ce travail supportable. Si le capitaine voit ça... On ferait mieux d'aller le boire derrière. Si on nous prend, on dira qu'on a vu une entrée sans surveillance et qu'on a décidé de renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité, ça me plaît bien. Personne n'osera s'en prendre à nous. Jakby tu się ruszyć? Kilka typów rozwaliłem tam. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver, grand maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Les réserves de poudre, elles vont sauter! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple? Vous avez vu. Cie, panie pierdziele. J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. Arno nie chce słuchać. Serio, ja wam mówię, nie chce mnie słuchać, on mnie nie lubi. Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Tu
To była tak trochę cicha misja, a ja żem poleciał głośno. W sensie, miałem być głośniejszy, a jestem cichszy. No nie? To, żem zrobił tą swoją jedną misję. Bliżej jest to, żeby najpierw zrobić, a potem tamto. Zobaczymy, zobaczymy, co nas tutaj, gdzie nas tu poniesie wiatr. Dobra. Siup. Już myślałem, że nie skoczy. Dobra, oto jest jakiś bastion wielki. To będzie ciężkie wejście. Na pewno tam jakaś misja będzie główna, na 100%. Arsenal. Teraz tam wejść na górę. Stara jakieś wejście. Pewnie kiedyś tutaj była brama. Ja nie chcę tędy, ja chcę iść wyżej. Nie mogę chyba, muszę... Dobra, pójdziemy tędy, no. Jak nie mogę inną drogą, no to polecimy tą. Byliśmy tutaj, pamiętam. Jest niesynchronizowany teren, jest tylko. Dobra, nie bój się, kolego. Bym cię uratował, to byś się cieszył. Ja muszę się stąd wydostać, ale no... Nie wiem, jak tu się stąd wydostać. Tu byłem kryty w tym miejscu, to jest nasza miejscowa. Kurde, chcę wyjść z tej Bastylii na górę. Ja się teraz kręcę w kółko, nie? Nawet mi nie mówcie. O, jest! Jestem na zewnątrz, chociaż tyle. Dobra, muszę wejść jakoś tu na górę. Tędy bym dał radę. Trochę tędy uciekaliśmy. Ta. Szkoda, że nie mogą od razu zsynchronizować punktu tutaj.
dalej jest zniszczona, widać, nie? Dobra, tam wrócimy, jak będziemy chcieli. Nie wiem, gdzie tu można... A, tam można skoczyć. Do Bastylii zawsze możemy wrócić szybką podróżą, więc nie jest tak źle. Teraz się przewiec tylko na drugą stronę. Nie zostało nam wiele punktów. Co ty chcesz? Ogarniemy wszystkie misje spokojnie. No nie, widzę tą kolejną zagadkę. Nostradamusa. Słuchajcie, to jest skrzynka. To jedna z lepszych. Chyba pieniądze nam przyszły, no właśnie, 14 koła już tam czeka. Podoba mi się to, jaką w szybkości robi te wszystkie ruchy, nie? Jezu, Arno, jak mnie zaskakujesz swoimi skokami. Kolejny wysoki budynek. Oj, to byli strażnicy? Nie gadaj mi tutaj. Nawet czegoś takiego. Dobra, wdrapiemy się na kolejny budyneczek, który jest też broniony. Ciekawi mnie, co to za miejsce. No, hopsaj, hopsaj. I co teraz? Ty. Nie mogę wyżej? Nie. Bez sensu wtedy tutaj w ogóle wskakiwać. Dobra, chociaż tędy mogę wyjść. Najgorsze jest to, że właśnie nie mogę tego zrobić. Nie umiem tych atak płynnych ruchów robić, jak oni chcą. No przeskocz, no Arno, no rób. No widzicie, o co chodzi, to są takie błędy moim zdaniem, których nie powinno być. No powinien od razu się ruszyć, no nie widział po prostu ścieżki. Chłop nie widział ścieżki. Ciekawi mnie, co to za miejsce, nie?
punkt nomad tu jest. Mamy nomad, nieważne. Nieważne, że zginęliśmy od bramy, mamy punkt nomad. I co, w kolejnym odcinku jeszcze ogarniemy kolejne. Boże, jestem zechrole. Niewyspany jestem, nie mam chęci do życia, no nie mam. Boże. Straszna sprawa. O, ale jest to klub. Jest mi sucho w buzi. Chciałbym się napić, ale mam tylko wodę. A jak wiecie, piję tylko wodę. Co? Piję wodę dla zdrowia. Ale no, ciężka sprawa. W sensie, miałem taki czas, że jest zajebiście. Dzisiaj jest troszeczkę gorszy dzień. A wiem dlaczego. Miałem w lodówce zerówkę. Zerówkę, już wam mówię czego. Zerówkę... energetyka. Whiteberry, coś tam. Od kolegi. Stwierdziłem, dobra. Dzisiaj taki zaspany, to sobie walnę, nie? Dzień nie piję już od ponad 2 tygodni. I od razu mój język już ma już problem z zwykłą wodą. Wiecie, już czuję to. Czy ja w życiu nie będę mógł pić niczego? Będę zawsze to czuł? Nie, fajna sprawa. Jest jeszcze skrzyneczka fajna, ja ją chcę. Mistrz Connor. Nie mówię, że ja musiałem i tak kupić. No nie, na razie nie kupuję nic, chociaż powinienem. Chyba, że ten strój nie jest do ubrania. Tylko wiecie, że jest, że zdobyłem go. Ja się dopiero naszego kafe przed jeszcze końcem zezmę kasę, skończymy odcinek i w kolejne polecimy dalej, no bo co? No bo co nam zostało, nie? Co nam zostało do roboty? Ta suchość w gardle. $14,000, dobra. Je vois que vous travaillez tard. De l'argent bienvenu. Coś bym mógł może jeszcze jednak kupić. Jakieś, czekajcie. Nowicjusze, uplay, bractwo, dopasowanie, wybrane. Wykupiłem, wiem. Coś, żeby było lepszego, nie? W naszym posiadaniu. A chcę katanę. Dobra. Zostawimy katanę. I koniec, na razie nie wydajemy pieniędzy. Nie polepszył nam się poziom niestety, musimy mieć chyba jeszcze lepsze rzeczy.
Ale dobra, zawsze coś, nie? Dobra, ja kończę odcinek. Kluby towarzyskie jeszcze dwa do odblokowania. Pamiątki. Ciekawe pamiątki, czym są. Do zobaczenia i cześć.